Siema, hejos. Jak po świętach u Was? Dzisiaj w odcinku paczki. O, widzę właśnie. Jest, Majsterchef. Siema, Kuba. Paczuszka. Paczuszka, hejos. Siema. Jak po świętach u Ciebie? Dobrze. Nie, no tego nawet lepiej widać, nie? No, no właśnie o to chodzi. No. Który lepiej widać? Ale nie? W sensie jak miga, czy jak nie miga? Wszystkie kolory też. Wszystkie kolory. Są. No nie, nie no. Widzisz, jak wyglądam? Pionas. Odpakuj, bo tutaj patrz, jeszcze jest jedna paczuszka. Jedna jest do Raptora, jedna jest do cebuli. W końcu coś dla Tomka przyszło. No. Chyba będziemy mieli robotę, wiesz? Pamiętasz, jak kiedyś ze mną oklejałeś? Chyba się tutaj morduje z paczką. Mam. Powiedz, jak u Ciebie, Kuba, święta? Dobrze. Dobrze? Kierunki? Kierunki, ale patrzcie jakie. Ale mega kierunki. Z homologacją wziąłem. Nie wiem, czy one tak naprawdę mają homologację. Ale na aukcji pisało, że mają. Dobra, to ten papierek zostaw. To połóż tu. Dasz radę rozpakować tą paczkę? Powinienem. Powinieneś? Tu jest nóż. Pomóc ci nożem? Nie musisz. Dasz radę bez noża? Majster. Jedzie z koksem. AG Grafik. Daj ci tu nogę. Odstąd. Czekaj, daj. Daj to. Patrz, jak sobie dałeś wadę. Chyba tu przyjadę cebulą, wiesz? O ja. Dobra, to wy... od ciebie okleinę zgarnął. Coś ty. To jest taka jak twoja chyba. Nie, to zupełnie z innej firmy jest. Oj, podobno. No weź, połóż. O, tutaj, poczekaj. A. Black ekipa, patrz ty, no ode mnie zgarnął, no. Też brokat ma. Black ekipa. Czaisz to? No. Ja wiem, gdzie ty już idziesz. To poczekaj, ja przyjadę tutaj. Ty, a może to do twojego kłada zamontujemy? No, dobra. Patrz, bo tu idzie. Patrz, a tu ty, by pasowało, nie? Patrz. No, ale z tej strony. Daj. Ty, no patrz. Jak znalazł? Ty, może to jest moja. To co, przyklejamy? No, poczekaj. Siema, dziadek gdzie pokłada? Dwie paczuszki rozpakowaliśmy. Okleinę dla taty. Lucyfer, Lucek. Jest. A słuchaj, chodź jeszcze, zobaczymy, przyłożymy te kierunkowskazy. Czekaj, rozpakuj. Czekaj, to tak głęboko tutaj wejdzie. O! Tak to będzie wyglądało. No. W sumie długość taka sama, ale będą widoczne. Już nie będą psioczyć, że nie widać, co Bleku chce zrobić, gdzie on chce skręcić. No. Dobra, no to sobie zaraz to będziemy montować. Tutaj Tomek. Nie wiem, czy on tej okleiny... Zobacz tam. Tu, nie patrz tu. Tu, patrz. Tu? Czy tu? Gdzie? Ja bym bardziej chyba powiedział, że to jest. Jakiś numer. Nie no, musi Oskar przyjechać. On to lubi takie łamigłówki. Gdzie, co, jak? Nie wiem. Czekaj, to chyba jest tutaj na... A, tu gdzieś. A nie na tył? Może na tył. Kurde, nie no, elementy. Albo tu! No na ten. Ale tych elementów tu jest. I powiedz mi, gdzie to ma iść. A, ja nie wiem. Jest to, co trzeba chyba
Nie, to nie jest. Nie pasuje. Na pewno. Tomek zamówił Ukrainę, a nic nie pasuje, nie? No. Słuchaj, to co chcesz robić? Przyklejać czy montować kierunkowskazy? No chyba... Co będzie najprostsze? Co no, sami zrobimy? Chyba kierunki, nie? Kierunki, nie? Chyba, że przykleimy. Ale pewnie się przykleimy. Ja prawie. Muszę to rozkręcić. Najpierw muszę rozkręcić ten... Tutaj. Ale tutaj pozlepiałem. Muszę iść po klucz. Jaki? Klucz jaki? Wiolinowy. Nie, tutaj muszę wziąć klucz, żeby rozkręcić ten kierunkowskaz, chociaż jeden, na razie zobaczymy, jak to będzie świecić. Jeden klucz. Klucz wiolinowy. Co to będzie? 13 chyba. Masz klucz wiolinowy? Mam. O, to 14 to przychodzi. Klucz 14 wiolinowy. No normalnie, wiesz, tutaj... Pyk, pyk. Kabelki, pyk. Wezmę sobie ten... Nóż. Gdzie tu jest ten nóż? Tu! O, dobra. W sumie, wiesz co, patrz, te kierunkowskazy mogę dać Tomkowi. No. Tutaj. Zobacz, co zrobimy u Tomka. Utniemy plastik. No. Te kierunkowskazy już wywalimy i weźmie moje. Dobra. Patrz, widzisz? Ściągam. No. Co to jest? No to jest ten... Drut. To jest drut, tak. A żeby dojść do drutu... Do druta, no to trzeba naciąć i patrz. I pyk. I mamy druta. Dobra. No jest. Jak mamy druta, bierzemy kierunkowskaz. Najlepiej to by było, jakbyśmy to przygotowali. I patrz. To nakręcam. I będziemy mieli porównanie, jak działają stare, jak działają nowe. Nie. Czyli mamy złączki, nie trzeba lutować. Chociaż są różne szkoły, mówią, żeby lepiej zalutować. Nie. A. Tu działa, podatki. Tył. Pokaż tył. Tył. A teraz zobaczymy przód. Czy będzie działa. O, tak będzie działać. O. Co? Widoczne? Widoczne. No to weź teraz przekręć w drugą stronę kierunkowskaz. Mama, może ty odróżnić. Ten lepszy kierunkowskaz, czy ten? Czekaj. Ten. To już widzę. Masz drugą. Aha. I teraz... Ale patrz. Ten lepszy, czy ten? Jeszcze tamten? To ten. Nowy. Dobra. Zostaw tak chyba na razie. Dobra. Ciężko ocenić. To wiesz co? To zrobimy tak, że ja... Jeden będzie taki, drugi nie. Wezmę, zamontuję tak, jak to powinno być. Nie, no tego nawet lepiej widać, nie? No, właśnie o to chodzi. No. Który lepiej widać? Ale nie? W sensie jak miga, czy jak nie miga? Jak miga. Bo to ja mówię, że lepiej go widać, bo jest dłuższy. Ale jak miga, go lepiej widać, czy jak nie miga? Jak nie miga. Ale ja, no to niepotrzebnie kupiłem.
Nie wiem, no ciężko. Mi się to wydaje, że no musi dobrze migać, tak? Czy ten, to musi migać. No, i musi być widoczny, czy ten jest widoczny. No, lampa ale... to lampa, Boże kochany. Ja sam to tylko ocenię. Ma inny kształt. Wiecie co? To ja to zamontuję i zaraz sprawdzę, dobra? No. Po swojemu. No. Ja wam powiem, no. Który jest lepszy, dobra? Dobre. Obiektywnie będzie. Dobrze. Każdy ma inne, widzę tutaj... Wizję. A tu jest okleina dla Tomka, patrz. O. Bez brokatu? Nie, brokatu. No z brokatem. Bo się przestraszył. No, a tutaj jest najlepszy element. Ale tyle tych elementów jest, że zobacz. O, jak ładnie. Black Ekipa, ASG. Nie, przepraszam. AG. AG grafik. Kuba, a ty kiedy okleinę będziesz miał na kajosie? A czemu ty tak na podłodze leżysz? To tam położę, nie? No. Nie wiem. Nie wiem. Kiedy? No musisz... Jest torba. Musisz z tymi okleinami, czy co? Przepraszam bardzo. No ale ty chcesz też jeździć z tym kajem, no to... No to w czerwcu sobie zrobisz. Co ty na to? Na dzień dziecka! Tańsza będzie. Na dzień dziecka, mama. To będzie do 500 zł. Pomyślimy, też zobaczymy. Brokat? Nie wiem, ja to już w ogóle taką kosmiczną... Jaki kolor? Jak myślisz? To będzie, wam mówię, róże, fiolety, zielenie, wszystko odblaskowe, żółcie. Tak? Jak fiolety i zielenie chcesz? Nie, fiolet, róż, żółty i zielenie. No i mówię zielenie. Ale no, ale te cztery wszystkie. Te kolory wszystkie takie... cztery naraz? Tak. Dobrze. Widzisz, tak się zamawia okleiny. Tak się zamawia, tak się zamawia, a nie... Ja bym... Kamera za ciężka. Kierunkowska z ten stary lepszy. Bo Kuba ma dzisiaj ciężki dzień, gdyż ma zakwasy na całym ciele, wszystko go boli, nie ma... To chodź na boksy. Dobra. No to chodź. Ale chodź tu na środek. A można nogami? No i dobrze, ma boleć. Jak boli, to dobrze, to żyjesz. No. No. Ja bym tu dał fioletowo-ciemną okleinę na kajos. No, wypasowała. Nie. Ja tam wszystkie kolory też. Wszystkie kolory. No nie widzisz, jak wyglądam? No pięknie. Takie mają być. No. Kuba, trzymaj tą kamerę i świruj. Robię ten. Tu trzymaj, bo tu ci spadnie, Kuba. Ciężka dla mnie jest. To idź zjedź sobie parówkę. Dobra. Jedziemy do domu. Po parówkę. Sam do domu? Tu do Biedronki po parówkę, a nie. A o Biedronce dzisiaj kiepsko z towarem. Czemu? No coś ty. Kuba, Klaudia, kombinerki są potrzebne. Ja nie wiem, weź. Na stole. Jezus, weź i weź. A czemu? No trzeba zacisnąć. Ale ładny jest. Co? No płacz. A. No co? A będzie jeszcze ładniejszy. Czekamy na plastik jeszcze. No tak. Zobaczmy nawet się w oczy nie rzuca, że tu też powinno być, a nie ma. Dwa rodzaje! To ten wiesz, ten lepszy. To ten. Nie, ten jest lepszy. Ja nie mam czasu do tutaj, po parówki trzeba jechać do Biedronki. Po co? No bo głodny jesteś i ja. Nie te, chyba odsłoń mi światło. Dobra, daj. Te? No. Wziąłem dwa tutaj. A może trzy by były? Do bani te zaciski ci powiem. No. Co można napukać tu. Już chciałeś coś innego powiedzieć, nie? No. Au, Duda, daj. Ale ciężka ta kamera. Co ty? Jedna? Nie, ręce bolą. No, druga normalnie, ja nie wiem. A ja chodzę cały dzień z tą kamerą. A bo ty już się przyzwyczaiłeś.
Nie, Kuba? Kuba, Buba. Nie, no, no co ty? Trzecie kombinerki mam. Aha. Trzeci rodzaj. Co ty będziesz tu brał? No bo to musi być takie duże, żeby widać. Takie musi być. Taka Lola? No. Bo wygląda jak Mercedes z lat 80. No. Tu ucinamy, kładziemy. Ucinamy i kładziemy tak. To do twojego. Tak. I zobacz, a... jakie wysy ma Tomek Opony. Zobacz. No to zobacz. Musi zamówić. No musi. No. Z tym to samo. Przecież to jest wieczna skarbonka, gorzej jak samochód. Daj gorzej jak samochód. Dobra, ja dalej robię. Także się nie dziw. Ty jeszcze nakręcasz? Bo... No. Tak jak już nakręcasz, to wiesz co? No. Kurde. No. Bo mnie w końcu fryzjer przyjmie. No i? No jutro. No na 11. I mogę iść? No, możesz. Co lubisz, Kajo, czy te bąbelki? Bąbelki. A Kajo nie lubisz? A kto nie lubi bąbelków? A kto nie lubi bąbelków? To są antystresowe te. Antystresówki? Dobra, już mi uciekać stąd. Widzieliście, jak mi te kierunkowskazy szybko mrugają? Znalazłem oporniki, które kiedyś kupiłem do Fireblade'a, do kierunków. A będę chciał je zamontować. Zaraz próbę zrobię. A teraz to sobie po prostu tak, Kuba i Klaudia pojechali, to ja sobie te kierunkowskazy pomontuję. Śruby poczyszczę przede wszystkim. Śruby czyszczę w dorysie, w tym środku do mycia silników. Zobaczymy, czy będą nówki śruby. Nowe kierunkowskazy już siedzą u mnie w Raptorze. Patrzcie to. Tak to wygląda z tyłu. Sam sobie założyłem bezproblemowo. Mam nadzieję, że teraz już będą widoczne i te na dłużej starczą. Podobno mają homologację. Fajnie, nawet z boku jeszcze widać, jak świecą. Ile diod mają, tego to nie wiem, ale założyłem, tak jak widzieliście, te. Założyłem oporniki. No i teraz to można powiedzieć, że super przerywacz jest. Co jeszcze będę musiał zrobić? Będę musiał sobie przed łóżka awaryjek zrobić gdzieś tutaj bliżej. Gdzieś tam mam ten włącznik. No i to by było wszystko. No jak widzicie, coraz lepsze te nasze sprzęty są. Ładnie to się prezentuje. Jutro będę załatwiał sobie inny wydech. Zobaczymy, czy uda mi się, czy nie. Bo mówię, w te sprzęty, wkłady to można tyle ładować. I ile kto, jaki portfel ma. No można, uwierzcie mi, że można. Same zawieszenie teraz, jakbym chciał wymieniać, to jest koszt masakryczny. No dobra, lecę pomieszkać. Trzymajcie się. Nara, hejus.